kolejna wycieczka i kolejny raz punkt obowiązkowy w Las Vegas, czyli witacz tutaj. No ale to już widzieliście w poprzedniej serii filmów. My teraz kolejny raz, tak jak w poprzedniej serii, pędzimy nad zaporę Hoovera, a później nad Wielki Kanion, ale z tej drugiej, północnej strony. Jak widzicie, jak przyjdzie się z samego rana, czyli tak jak teraz jest godzina 7, no to nie ma kolejek, albo te kolejki są bardzo małe i na spokojnie można zrobić zdjęcie. W środku dnia, no te kolejki potrafią być nawet na, myślę, pół godziny czekania, albo i więcej. Znajdujemy się właśnie na zaporze Hoovera. Ma ona ponad 224 metry wysokości, a ciekawostką, którą chciałem wam powiedzieć, jest to, że po tej stronie mamy Nevadę, ale tam jest już Arizona. Kolejną rzeczą ciekawą do zanotowania jest ten fakt, że w Nevadzie mamy czas godzinę wcześniej, a w Arizonie godzinę później. Ale Arizona nie zmienia czasu na letni, więc teraz w lato w Nevadzie jest godzina do przodu, w Arizonie zostaje ten sam czas, więc ta godzina i w Nevadzie i w Arizonie jest taka sama. Różnica jest widoczna podczas czasu zimowego. A za mną, oprócz samej zapory Hoovera, z której widok możecie zobaczyć tutaj, jest widoczny most na drodze międzystanowej 11. I ten most właśnie dzieli te dwa stany. Arizonę i Nevadę. Jedziemy sobie teraz właśnie do Valley of Fire, ale tutaj na drodze w Parku Narodowym był jakiś wypadek. Nie wiem dokładnie, co się stało, ale podobno jakiś motocyklista chyba wypadł z drogi. Jak widzicie, jest tam nawet śmigłowiec. No i droga jest całkowicie zablokowana. Dotarliśmy właśnie do The Valley of Fire, czyli potocznie Doliny Ognia, a dokładniej do The White Domes Area, jak widzicie za mną. Jest tutaj naprawdę pięknie. Oczywiście w tak gorącym rejonie, jak również na Dolinie Śmierci, tutaj jest też ostrzeżenie przed gorącem. O tym, żeby lepiej się nie wspinać, żeby pić dużo wody. I jeszcze wiem, że w Dolinie Śmierci jest coś takiego, że tam po godzinie 10 rano żadne spacery, ani nawet wyjście z samochodu nie jest rekomendowane. Jeszcze tylko krótki przystanek na Rainbow Vista, bo jest tutaj bardzo pięknie. A my zamiast głównym szlakiem chcemy sobie wejść tutaj na tą górkę, żeby zobaczyć z niej widok. Weszliśmy już na tą górkę i jak widzicie i pewnie słyszycie, tutaj dosyć mocno wieje, ale widok w tym miejscu jest niesamowity. Myślę, że to jest jedno z piękniejszych miejsc właśnie na tym terenie. Zobaczcie zresztą sami. No ale też trzeba przyznać, że wchodząc tutaj, no jest troszkę niebezpiecznie, bo jednak ta góra, ta skała jest na skraju drogi i jest tam dosyć delikatna na przepaść, ale widok robi nieziemskie wrażenie. Z jednej strony widzimy piękną drogę, z drugiej jeszcze piękniejsze skały. No tutaj warto wejść. Zapiera dech w piersiach. Jesteśmy właśnie w Zion National Park. Jesteśmy tutaj tylko przejazdem, dlatego że zdecydowaliśmy się jednak na jechanie do Yellowstone, więc mamy bardzo mało czasu, a chcemy zobaczyć jak najwięcej. Ale być tutaj, a zastanawialiśmy się, czy tutaj właśnie wjechać, czy opuścić ten park, nawet tak, żeby przejechać przejazdem, no to jednak zdecydowanie warto tutaj wjechać. Natura w Ameryce jest po prostu piękna i nie ma tutaj nic więcej do dodania. Przed chwilą nagrałem wam dłuższy monolog o tym parku, ale wyładował mi się w kamerze mikrofon. Zaraz zobaczymy, czy działa. Chyba działa. Teraz na chwilę jeszcze udało mi się go włączyć.
No ale tak w skrócie, szybko wam mówię, powiem. Jesteśmy tutaj przejazdem tylko, jedziemy teraz prosto nad Wielki Kanion. Chcemy zdążyć przed zachodem słońca. Jest teraz około godziny 15:40 do Wielkiego Kanionu stąd. Jedzie się 2 godziny 40 minut, więc mamy szansę, że jeszcze przed tym zachodem słońca zdążymy. Jak widzicie za mną, tutaj jest bardzo kręta droga, przez co jest dużo punktów widokowych, a na wielu z tych punktów widokowych są właśnie takie tablice informacyjne, jak ta znajdująca się tutaj za moimi plecami. No i dzięki temu, nawet jak nie wiecie nic wjeżdżając do takiego parku o tym miejscu, no to chociaż trochę możecie się tutaj doedukować. Zobaczcie na to sami. Ogrom. To jest ogrom. Nie może zabraknąć foty podczas takiego wyjazdu. No, ale zapytam cię, jak ci się tutaj podoba? Jest luks, bardzo mi się podoba. I jak myślałam, że wszystko będzie tutaj tak bardzo się podobne, to i tak coraz bardziej zachwyca wizualnie wszystko, co tutaj jest dookoła. Coś niesamowitego. I one mają obroże. Dojechaliśmy właśnie nad Wielki Kanion, nad North Rim, czyli północną krawędź. Na pierwszy rzut oka, na tej południowej krawędzi, gdzie byłem za pierwszym razem, podobało mi się trochę bardziej. Ale zaraz wybierzemy się na spacer i zobaczymy, czy tutaj faktycznie ten widok nie jest aż tak niesamowity jak na południowej krawędzi, czy jednak też robi wielkie wrażenie. Tak jak powiedziałem wam wcześniej, jestem troszkę zawiedziony tym punktem. Według mnie na południowej krawędzi, na South Rim, jest ładniej po prostu. Ale to jest oczywiście moje subiektywne zdanie i ja uważam, że tam właśnie okolice Desert Viewpoint czy South Rim Visitor Center no są zdecydowanie ładniejsze według mnie. Ale tutaj, jeśli jesteście pierwszy raz nad Wielkim Kanionem, jest równie pięknie i na pewno zrobi to na was wrażenie. Mimo że na filmie tego super nie widać, ale postaram się wam wytłumaczyć, dlaczego tak uważam, że na South Rim jest ładniejszy widok. South Rim jest tam z drugiej strony. No i wydaje mi się, że właśnie ta najładniejsza część jest za tą tutaj widoczną górą, tam w oddali, że właśnie tam jest ta najładniejsza część, gdzie widać pięknie rzekę Colorado. Tutaj też ją trochę widać. Tam możecie w dole ją dostrzec, ale według mnie, jeszcze raz to podkreślę, że według mojej opinii, no widok z tego South Rim jest po prostu nieziemski, a tutaj jest tylko albo i aż niesamowity. Chcemy dotrzeć do parku Yellowstone. Stwierdziliśmy, że tam jednak się wybierzemy. No i żeby to zrobić, to musimy zdecydowanie przyspieszyć nasz pierwotny plan, który właśnie tego parku nie zakładał, a zrobienie tego, dojechanie do tego parku i zwiedzenie tego parku wymaga od nas około 1500 dodatkowych kilometrów w tym samym czasie, więc te pierwsze dni tutaj w Stanach Zjednoczonych będą na pewno bardzo intensywne. Dlaczego tylko pierwsze dni będą bardzo intensywne? Oczywiście kolejne też będą intensywne, ale nie aż tak, ponieważ to w tym pierwszym tygodniu tutaj naszego pobytu chcielibyśmy zawrzeć ten park Yellowstone, a później lecimy z naszym pierwotnym planem. Dogonimy już te miejsca, do których chcielibyśmy dotrzeć. No i tam tych kilometrów do zrobienia będzie zdecydowanie mniej. Daję jeszcze jedną szansę temu miejscu, tej stronie, bo zobaczyłem, że można iść jeszcze dalej, do samego końca krawędzi. No i może będzie widok tak samo piękny, jak na południowej krawędzi. Trzeba trochę podejść pod górkę, ale mam nadzieję, że dla tego widoku będzie warto. Jesteśmy na samej krawędzi, tutaj widok faktycznie jest zdecydowanie lepszy niż z tego miejsca tuż przy Visitor Center, ale jednak zostaję przy swojej opinii. Teraz jeszcze, żeby wam zwizualizować, gdzie mniej więcej jesteśmy, to Visitor Center jest mniej więcej tam, my przeszliśmy tą drogę całą tutaj, no i widok na tę stronę Wielkiego Kanionu.
A teraz już na serio wracamy do samochodu i jedziemy na nocleg, bo nie chcemy, żeby została nas późna noc, a długa droga jeszcze przed nami.